aktywne i w tej obronie tutaj już ustawiają się Dawidzik, Walczak, pojawia się na boisku również Adamski i Olejniczak, no i jeszcze mamy skrzydłowych Morytę i Czuwarę. W naszej bramce Mateusz Kornecki, ale zaczynają od ataku Holendrzy. Polska, Holandia, ostatnio mamy z nimi na koncie 3 kolejne porażki, bo jeszcze przed tymi przegranymi meczami w Mistrzostwach Europy mieliśmy porażkę w Sittard w eliminacjach do Mistrzostw Świata w roku 16, ale wtedy do tego rewanżu przystępowaliśmy z 6-bramkową przewagą, którą żeśmy jakby w tym dwumeczu wybronili. Gramy. Bajens na środku rozegrania i dobrze znany kibicom Izo Sluiters na prawym rozegraniu, był zawodnik Górnika Zabrze. To zawodnik, który potrafi rzucić z drugiej linii, o tym nasza defensywa nie może zapominać, ale premierowe trafienie z centralnego sektora. To był Florent Bourget. Zawodnik, jeden z wielu zawodników jednej z silniejszych holenderskich drużyn Kras Volendam. Te najlepsze drużyny Holandii i Belgii rywalizują w międzynarodowej lidze Benelig. To też jest chęć do tego, aby ten poziom był wyższy, aby dźwignąć także męską piłkę ręczną w tamtym regionie. My gramy w swojej pierwszej akcji. Zamarkował podanie Adamski. Jest przerzucenie gry do skrzydła, ale nie na tyle w tempo, żeby tutaj Czuwara miał pozycję rzutową. Rzuca Olejniczak. Broni to zaczynający ten mecz w holenderskiej bramce Denis Schellekens. Ale odważnie gramy i przede wszystkim dobrze w obronie. Było wyjście, jest strata, szansa na kontratak. I zrobił tutaj bardzo dobrze te kroki. Jan Czuwara sobie wszystko wymierzył po podaniu Olejniczaka. Gramy zatem dobry kontratak. A wydawałoby się, że te dwa wielkie susy na koniec nie pomogą Jankowi Czuwarze, ale najważniejsze, że wszystko się zdarzyło jak należy. Nie było naruszenia linii pola bramkowego, dobry rzut, obserwacja bramkarza do samego końca. Ważne, żebyśmy w dzisiejszym meczu jak najbardziej podjęli to ryzyko gry z kontry, zdobywali łatwe bramki. Jeszcze raz gra dookoła, tym razem Sluitersa. Sędziowie grę przerywają i to jest pierwsze już wykluczenie w tym meczu, grające na pozycji numer 2 w obronie Michał Olejniczak. Tutaj ale sytuacja karę. Taka mocno przypadkowa, bo rzeczywiście cofał teraz do linii 6 metra Michał Olejniczak. Gdzieś tam pośliznął się, w każdym razie stracił równowagę. Staranował składającego się do rzutu zawodnika, stąd rzut karny. Bardzo pewnie wykonany. Chociaż Mateusz Kornecki starał się tam przed rzutem, pracował, aby wymusić błąd zawodnika z piłką. Florent Bourget rzucił tę bramkę z 7 metrów. Jedna bramka w pierwszym spotkaniu Holendrów, dwie bramki w meczu numer 2. I teraz trafienie już z... dwa trafienia z Polakami. Gramy w osłabieniu, gramy zatem z 6 w polu, z pustą bramką. Skoro wykluczony jest Olejniczak, na środku rozegrania jego miejsce zajmuje Pilitowski. Przytuła. Zamarkował rzut, ale bardzo dobrze tutaj wyszedł do niego Benganem. Ale proponujemy teraz Holendrom taki krótki fragment z dwoma obrotowymi. Arek Moryto przez chwilę wbiegał, starał się podsłonić tam rywala, aby ułatwić Przytule pójście do rzutu. Filitowski, nie najlepsze było to podanie, piłkę zbierał praktycznie z podłoża, więc już tu jakby pole manewru jest ograniczone. Już wznowiliśmy grę, to jest presja gry pasywnej, no i skończyło się na stracie. Holendrzy będą mieli szansę na zdobycie 3 bramki w tym meczu. Oto Florent Bourget i tym razem broni Kornecki. Ale troszkę za dużo pozwalamy temu zawodnikowi. Uwierzył, tutaj może atakować, pokonać polską defensywę. Wykorzystywał oczywiście podsłonę obrotowego. Całe szczęście Mateusz Kornecki dobrze wyczuł kierunek rzutu, dobrze interweniował. No ale my liczymy na to, że ten środek defensywy, ten taki newralgiczny w piłce ręcznej, będzie naprawdę tutaj stanowił zaporę nie do przebycia. I my jeszcze przez kilkanaście sekund gramy w osłabieniu, a więc w tym przypadku oczywiście z pustą bramką. Przytuła, Pilitowski, gramy jednak dość daleko, teraz idzie na 6 metr z atakiem Adamski. Dobra akcja, ale niestety zabrakło celnego, zabrakło skutecznego rzutu. Obronił to Schellekens. A dobrze, teraz Janek Czuwara zatrzymał ten kontratak Holendrów. Świetnie przesunął, ustawił się
naprzeciwko skrzydłowego. Nie było mowy tutaj o rzucie karnym. A wracając do akcji Kacpra Adamskiego, w bardzo trudnej sytuacji poszedł bardzo daleko na zewnątrz i niezwykle trudno było praworęcznemu zawodnikowi zdobyć bramkę. Sluiters, Bajens. Próba zagrania do Benganema i Kornecki uruchomił tutaj Morytę, ale wracał do końca Bajens, ale wracał łamiąc przepisy i to łamiąc je na karę dwuminutową. Ale świetne, bardzo odważne wyrzucenie kontry od Mateusza Korneckiego. No a Arek Moryto już potem na maksa wykorzystał wszystko, co można było z tej akcji. Był spychany, był sfaulowany. Jest wykluczenie rywala, ale tylko z rzutu wolnego rozpoczną biało-czerwoni, więc będziemy mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób i co zaproponujemy rywalowi w grze, mając przewagę jednego zawodnika. A powiedzmy sobie, chociażby wczoraj nie było to też naszym zbyt wielkim atutem, a to jest istotne, żeby to takie fragmenty gry wygrywać, zdobywać więcej bramek, nie pozwalać na nic rywalom, a przede wszystkim sprawnie, szybko, tak jak teraz, wykorzystywać rozrzedzoną obronę. Świetny Michał Olejniczak. I Michał Olejniczak, i też bym podkreślił świetną podsłonę i utrzymanie tej podsłony przez Dawida Dawidzika właśnie w tym momencie. Miał na plecach obrońcę, nie pozwolił się minąć, a już potem ta dynamika i szybkość Michała Olejniczaka zrobiło swoje. Mamy bramkę, mamy kolejne wykluczenie dla rywala. Tak, Sluiters dostaje dwie minuty i w podwójnym osłabieniu zatem Holendrzy, nawet wycofując bramkarza, mają tylko pięciu graczy w polu. Sluiters ukarany, więc tutaj jego miejsce na prawym rozegraniu zajmuje wysoki Tom Jansen z numerem 34. On był właśnie przed chwilą przy piłce, no i Holendrzy teraz postarają się tę piłkę jak najdłużej szanować. Efrahim Dżery już mają kłopot z dokładnymi podaniami, ze zbliżeniem się do naszego pola bramkowego. Już gra pasywna, a w dodatku jeszcze kroki Dżerego i też Polacy protestują, że ta piłka nie została zostawiona w taki sposób, jak powinna, nie wykorzystuje, no stuprocentowej sytuacji Jan Czuwara. Mało powiedziane, że stuprocentowa, bo praktycznie nie zdążyli wrócić Holendrzy, a nawet przecież grali tylko i wyłącznie w czterech, bo zdążył się zmienić bramkarz holenderski. Lepszej sytuacji Janek Czuwara mieć nie będzie. No i w takiej sytuacji jest wręcz obowiązkiem umieścić piłkę w siatce. Tak się nie stało, zabrakło odrobiny precyzji. No ale cóż, wciąż możemy to wybronić, wciąż możemy zachować czujność pod własną bramką. Po kilkunastu sekundach tej pierwszej przewagi już zdobyliśmy bramkę, no ale tu już powinno być ten okres teraz podwójnego osłabienia Holendrów wykorzystany bardziej efektywnie. Jeszcze 20 sekund do zakończenia pierwszej kary holenderskiego gracza. Spojrzeli też na zegary podopieczni Erlingura Richardsona. Zatrzymany Jansen przez Dawidzika. Tak, w momencie, kiedy nie ma obrotowego, można wyjść do przodu, tak jak robią to nasi reprezentanci, gdzie się czekają nawet w okolicy 9, 10 metra, aby odrzucić tą drugą linię. No ale jak już jesteśmy na 9, nie możemy pozwolić temu rosłemu rozgrywającemu na rzut bez kontaktu. Zaskoczony teraz Kornecki praktycznie nie miał nic do powiedzenia. Protesty były z naszej ławki, że tam za późno była sygnalizacja gry pasywnej, ale Holendrzy grali do końca. Tom Jansen, zawodnik Grosswaldstadt, to jest stawka aktualnie 12. drużyna drugiej Bundesligi, czołowy strzelec tej drużyny, 92 bramki w tym sezonie, on pokonał Korneckiego. 3-2 zatem dla Holandii. Już dobiegła również ta końca, ta druga kara. Nie wiem, z czego wynikają tutaj protesty Steinsa, który jeszcze coś tam przekazywał Patrykowi Rąblowi. Jakieś długa przerwa tutaj przy stoliku. Klubowi koledzy z Kamilem Sypczakiem, więc mogli sobie też jeszcze sami tam coś wyjaśnić. Nie wiem, o co to chodziło. O, i delegat zauważył, że za szybko wrócił z kary drugi z holenderskich graczy i w związku z tym no, za to jest przyznana następna kara, a więc Holendrzy ponownie grają w osłabieniu. Także troszeczkę sobie popsuli ten, no w sumie dobry dla nich fragment, trudny dla nich fragment zakończony zdobyciem bramki.
utrudnili sobie grę na następne dwie minuty. Olejniczak, przy nim wysoko Benganem. Jeszcze raz Olejniczak, znowu ma na karku tego dobrze, solidnie zbudowanego obrotowego reprezentacji Holandii. Ale wyciągają wnioski Holendrzy, wiedzą, że te akcje będzie rozprowadzał Michał Olejniczak. Kapitalnie teraz odwrócił całą akcję do Damiana Przytuły, ale Damian już z najbliższej odległości, znów nie trafiamy do bramki. No niedobrze, bo na razie nabijamy statystykę Szelekensowi przede wszystkim. No bo to była druga klarowna sytuacja po pięknej asyście Olejniczaka. No to znów powinno być wykorzystana taki wcześniejsza ta sytuacja sam na sam Jana Czuwary. Ale to już nie ma co nad tym się głębiej pochylać. Tutaj trzeba grać dalej. Tak, znów mamy piłkę, znów Michał Olejniczak i tym razem zaproponował inne zagranie. Fajnie przesunął się do piłki Dawydzik. Ten podwyższający środkowy obrońca stworzył sytuację dla obrotowego. Dobrze, dobre dogranie. No i tutaj już nie możemy się martwić o skuteczność Dawydzika. On zrobił to, co do niego należy. Zdobywa kolejną bramkę dla biało-czerwonych. Dwie bramki Dawydzika w starciu z Japonią. No i dzisiaj pierwsze trafienie, Bajens, blisko był Sluiters, do Bajensa z kolei tutaj dobrze w obronie Dawydzik. No troszkę tutaj Holender dołożył od siebie, chciał zasugerować, że był mocno gdzieś tam potraktowany przez obrońcę, aby wymusić wykluczenie dwuminutowe. No ale teraz już wyglądało to zdecydowanie gorzej. Tak. Za dużo troszkę pozwolił Holendrowi Rafał Walczak, Dawydzik. Odrobinę spóźniony, ale już zdecydowanie mocniej zaangażowany w grę obronną. W konsekwencji odesłany na dwuminutowe wykluczenie, ale będzie też rzut karny dla reprezentacji Holandii. Dani Bajens faulowany, zawodnik niemieckiej drużyny Hab Westfalen, a my mamy właśnie drugą siódemkę w tym meczu i tym razem rzucał Rutger ten Welde. On w swojej drużynie Ferndorf na 67 bramek w tym sezonie aż 42 rzucił z rzutów karnych ze skutecznością ponad 80%. 10 bramek we wczorajszym spotkaniu ten Welde i dzisiaj też w tym momencie pierwsze jego trafienie. Nie ma do Wydzika, więc jako obrotowy zaprezentuje nam się Rafał Walczak. Doping na trybunach Ergo Areny, choć jeszcze mógłby być głośniejszy, tutaj na pewno przydaje się naszej drużynie wsparcie. To dla nich ostatni mecz przed własną publicznością, przed mistrzostwami Europy. Przypominamy, jeszcze turniej w Kłęce na początku stycznia, który będziemy dla Państwa transmitowali. Uwaga, jest Patryk Walczak, a więc druga bramka z koła w tym meczu dla biało-czerwonych. Bardzo dobrze teraz uwolnił się spod opieki obrońcy, obniżył postawę, odwrócił się w kierunku bramki, będąc gdzieś tam jeszcze lekko faulowany, nie przeszkodziło to, aby skutecznie zakończyć akcję polskiego zespołu. To jest bardzo ważne, kiedy już wypracujemy tak klarowną sytuację, aby zamieniać to wszystko na kolejne trafienia. Popatrzmy, Holendrzy grają w przewadze, jeszcze 30 parę sekund tego osłabienia biało-czerwonych. Tutaj dobrze popracowaliśmy w obronie. Bajens, Sluiters. I trzecia już, o ile się nie mylę, bramka, jaką zdobywa w tym meczu Florent Bourget. No mocno wierzy w swoje umiejętności i siły, pomimo tego, że i Adamski, i Walczak starali się dojść do zawodnika z piłką. Jednak bardzo szybki rzut, nie pozwolił się sfaulować Bourget. I po raz kolejny Kornecki wyciągał piłkę z siatki. Jest bardzo skuteczny w tej Benelik, międzynarodowej lidze w barwach Volendam. Zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby rzuconych bramek. Rzucił ich do tej pory równo 100. Olejniczak, Kasper Adamski, ale tutaj dobre zagranie Moryty przez pole bramkowe. Znów do koła i Patryk Walczak zdobywa drugą swoją bramkę w tym meczu. No, wielkie słowa uznania. Arek Moryto, oczy dookoła głowy. Widzi wszystko ten chłopak, a taka asysta, jak przed chwilą widzieliśmy, naprawdę palce lizać. Kornecki zatrzymuje Bajensa, my w odpowiedzi mamy bramkę Dawida Dawydzika. Druga bramka dzisiaj, 40 bramka w reprezentacji Dawida. Na pobieg do kontry Dawid Dawydzik jak rasowy skrzydłowy, a po raz kolejny widzi wszystko na boisku. Arek Moryto, tym razem jako rozgrywający,
penetrował, przeszukiwał całe boisko, świetnie wypatrzył naszego obrotowego i to jest kolejna bramka zdobyta z kontrataku. I kolejna bramka zdobyta przez naszych obrotowych, co jakby nie patrzeć, też dzisiaj oni nabijają nam ten licznik. Faul w ataku Holendrów. Dobrze ustawiona nasza defensywa, przyjęty Sluiters przez Adamskiego. I jeszcze teraz świetny rzut z prawego rozegrania, zaskakujący, obok stojącego obrońcy z biegu. Bardzo dobre trafienie naszego rozgrywającego. Podkręciliśmy troszeczkę tempo, zagraliśmy szybko tę poprzednią akcję, obaj na kontakcie, najpierw Michał Lejniczak, później Kasper Adamski, tutaj przede wszystkim i tempo i jakby zbliżenie się do pola bramkowego było kluczowe. No i cieszy to, że reprezentacja Polski nie gra takiego chodzonego, tylko naprawdę kiedy trzeba jesteśmy w stanie przyspieszyć, wiele mówiło się o tym, że jesteśmy po takich ciężkich treningach, że te nogi ciężkie jeszcze nie niosą, no ale jeżeli to tak ma wyglądać i tak się przekładać z meczu na mecz, to naprawdę będziemy bić brawo biało-czerwonym. Dobrze, Sluiters, wcześniej przerwana akcja przez sędziów, był faul, jeszcze raz Holendrzy wznawiać będą grę Benganem. 13 minut za nami, gra pasywna zasygnalizowana reprezentacji Holandii. Ale świetnie, teraz wyczekamy, środkowy rozgrywający, dobrze akcja przerwana. Tak powinna właśnie grać defensywa, musi być informacja, musi być przekazanie, jeszcze teraz funkcjonuje blok. A po bloku Kornecki, który już wprawdzie był w dole, ale zdążył tę piłkę odbić. Olejniczak też tutaj na nic nie czekamy, staramy się zagrać szybko. A i z podłoża jeszcze zebrana ta piłka, ale rzut nieuznana, to niecelny rzut. Tak. Tak jest, to jest poza światło bramki, trzeba szybko wrócić do obrony. I broni Kornecki, zatrzymuje i zostaje Tersa. No, dostosowuje się Kornecki do poziomu naszej defensywy. Teraz w wybornej sytuacji Sluiters z 6 metra w ataku między pierwszego a drugiego, ale nie był w stanie pokonać świetnie interweniującego Korneckiego. Teraz my dłużej w tym ataku pozycyjnym, starannie go sobie przygotujemy. Zobaczymy, jaki wariant wybierzemy. Dwubramkowe prowadzenie biało-czerwonych. Odzyskaliśmy tutaj inicjatywę. Przytuła! Tak jest! Wykorzystuje Damian tutaj swój potencjał, jeśli chodzi o rzut z dystansu. Ale najpierw się rozpoczęło wszystko od wbiegu Janka Czuwary. Od tego, że Walczak jako obrotowy był przesunięty i ustawiony szeroko. I w pierwszej fazie szukał Przytuła tej współpracy z obrotowym. Defensywa skupiła się na naszym obrotowym. Wyjście w górę, piękny rzut. Ewidentnie Damian takich akcji powinien szukać. On naprawdę potrafi zdobywać bramki zza 9 metra. Erling Richardson poprosił o czas. No to my posłuchamy zapewne tutaj naszego trenera. Jak idzie atak, zmusiliśmy ich do kozła. Zaatakuj, żeby za głębokich nie przyjmować, żeby trójka z tyłu miała więcej czasu do asekuracji, żeby nie musiała spekulować tyle co teraz. Odważnie biegamy kontrę. W ataku dalej swoje. Zagramy z prawej strony. Berlin na kartka. Okay. Berlin z prawej strony, Kacper, próbujesz pójść mocno na niego, dla Przytyła, Przytuł, albo twoja, albo z prawą stronę z długim kotem. Dawaj, walczymy! Wszystko tutaj ma dopracowane Patryk Grombel na tych przerwach, wykorzystuje je do maksimum, to jest konkret, tutaj jest ułożenie akcji, to jest zwrócenie uwagi na poszczególne elementy, na te, które oczywiście na uwagę trzeba zwrócić w danym momencie najbardziej, takie fajne, dynamiczne są te nasze czasy. Ale najważniejsze chyba, które tam padło, gramy swoje, czyli my doskonale mamy przygotowany plan na całe to spotkanie. Ja myślę, że nasza defensywa naprawdę za te 15 prawie minut naprawdę zasługuje na wielkie słowa uznania, bo walczymy, przekazujemy, przerywamy akcję. Nawet jeżeli przytrafią się 2 minuty, to naprawdę na tym gra w piłkę ręczną polega. Jerry Jansen, teraz dwóch wysokich zawodników na tym bocznym rozegraniu w Holandii. Jansen, Bajens, gra pasywna zasygnalizowana rywalom, Jansen, no i też widzimy, że z łatwością zrzuca z dystansu Tom Jansen. Ale mieliśmy tam przesunięte, wszystko policzone, było wiadomo, kto odpowiada za obrotowego, skakał jeszcze Walczak, aby zasłonić rzut po długim rogu, no ale świetnie teraz wykończył rzut Jansen.
Kornecki w krótkim rogu, piłka w długim. Wielkie słowa uznania za ten rzut. A my w 15 minucie widzimy pierwszy raz dzisiaj na boisku Kamila Sypszaka. To jest kolejny wariant, tym razem gry w ataku z obrotowym. Poszedł tutaj bardzo odważnie, mocno Arkadiusz Moryto, bliżej środka. No ale szukał teraz najpierw Kamila Sypszaka, a potem jak zobaczył lukę, to atakował do końca, chcąc wywalczyć rzut karny. Jeszcze nie teraz, aż teraz troszkę za wysoko, nawet dla Kamila Sypszaka, aby opanować to podanie. Oj, rzadko dzisiaj na razie mają okazję Holendrzy biegać do szybkich ataków, do kontrataków. Tym razem to wykorzystali. Tommy Falke, zawodnik belgijskiego klubu Sporting Pelt. Też jeden z czołowych strzelców Benelik, 89 goli do tej pory. Straciliśmy dwie kolejne bramki, więc teraz będziemy też chcieli uważać. Aż w złą godzinę to powiedziałem, Efrahim Dżery. I kozłem tutaj przy nodze Korneckiego pokonuje naszego bramkarza. Łatwo oddaliśmy tę całą naszą przewagę. No niestety, na tym czasami tak wygląda piłka ręczna, że te trzy bramki różnicy można stracić naprawdę piorunująco. Bardziej nas martwi to, że w tak szybko Holendrzy odrobili w tak prosty sposób. To są praktycznie dwa nasze błędy i dwie kontry rywala. Ale kuriozalny jakiś błąd techniczny tutaj się zdarzył Michałowi Olejniczakowi. W prostym chwycie piłki. No i ciężko to w ogóle wytłumaczyć, skąd to się bierze, bo przecież na pewno zawodnicy już są dobrze rozgrzani, przygotowani do meczu. No ale na szczęście Kacper Adamski dobrze się odnajduje na prawym rozegraniu. Nie kalkuluje, tylko jak można, gra jeden na jeden, idzie do końca i bardzo dobrze przeciągnięty rzut po długim rogu. Bezradny bramkarz reprezentacji Holandii. Brawo dla Kacpra, który znajduje tę swoją ścieżkę tam, grając właśnie to, co podkreślamy, jako praworęczny zawodnik na prawym rozegraniu. Jeszcze minuta 25 sekund do zakończenia kary Dżerego. Holendrzy w osłabieniu z pustą bramką, w tym ustawieniu Florent Bourget Benganem utrzymał się na nogach, ale wcześniej tutaj gwizdek, będzie rzut karny i wykluczenie naszego zawodnika Kacper Adamski, ukarany karą 2 minut. No, ukarany Kacper za to, co działo się wcześniej, zanim obrotowy oddawał rzut, tam za mocno pracował w defensywie. Mam wrażenie, że gdzieś tam uderzony w twarz atakujący, rozgrywający, ale sędziowie pozwolili dograć akcję do końca. W konsekwencji jest rzut karny, ale potem już także wrócili sędziowie do tego, co się działo przy linii 9 metra. Oj, wykorzystana ta siódemka, tym razem rzucał Florent Bourget. Na razie najskuteczniejszy zawodnik reprezentacji Holandii. Siły wyrównane, ale no, my teraz jesteśmy przy piłce. Z biegu z boiska Kornecki, szósty zawodnik, pojawia się teraz na boisku, bo tak nie mogłem się doliczyć, ale Ariel Pietrasik. Co ciekawe, też na prawo. Melduje się na prawe rozegranie. Dokładnie, tamto miejsce, które opuścił Kacper Adamski, Jan Czuwara. Bardzo dobrze, bo tutaj ta jedna akcja taka niewykorzystana przez Czuwarę mogła mu to, troszeczkę go przyblokować. Tak się nie stało. Nie zadrżała ręka teraz naszemu skrzydłowemu, ale też taka akcja troszkę na raty, bo najpierw Janek powalczył, aby opanować piłkę, no ale potem widząc, co się dzieje na boisku, gdzie znajduje się, w którym miejscu znajduje się ten ostatni w obronie, śmiało skoczył i co najważniejsze, skutecznie zakończył akcję naszego zespołu. Znów wychodzimy na prowadzenie jedną bramką. A teraz Holendrzy bez bramkarza, Bourget i Baez. Wymiana piłki między nimi. Teraz nabiega Tommy Jansen, markował rzut, zagrał do Benganema. Benganem od zewnątrz obił naszą bramkę. A więc szansa znów dla naszego zespołu. Tyle tylko, że musimy pamiętać, że skończyła się kara Frakima Dżerego. To oznacza, że my gramy teraz w osłabieniu. Siłą rzeczy mamy w tym momencie pustą bramkę i komplet rywali przed sobą. Czyli zero komfortu, jeżeli chodzi o popełnienie jakiegokolwiek błędu. Kontra i pusta bramka, to wiadomo, jak to się skończy, więc panowie, zapraszamy do jakiejś fajnej akcji, oczywiście najlepiej bramkowej. Przytuła Pietrasik, Olejniczak, Sypszak. Tutaj tak na bieżąco się tutaj Polacy nawołują, gra pasywna już była zasygnalizowana, ale i też faul w ataku. I do pustej bramki niestety wrzuca nam piłkę Tommy Falke.
Przytrafiło nam się to, co najgorsze w sytuacji, kiedy nie mamy bramkarza, czyli błąd tym razem Kamila Szybszaka, który dziś nieprzepisowo stawiał zasłonę, a w konsekwencji kontratak i rzut do pustej bramki. A i znów, było fajnie, szybko to Holendrzy odrobili, zrobiło się 10 do 10. Waliliśmy naszą obronę, naszą jakby, mówimy nie o samej obronie tu w okolicy naszego pola bramkowego, ale tę obronę na całym boisku. Brawo Kamil Szybszak, świetnie zmieścił ten rzut, ale po tych 5 bramkach 15 minut, następne 5 straciliśmy w 5 minut. No tak to czasami się dzieje, ale te szybkie straty spowodowały nasze po prostu błędy indywidualne. Z tego Holendrzy pociągnęli kontrataki. Zdecydowanie trudniej im się gra, kiedy muszą konstruować atak pozycyjny. A więc wróćmy do tego ustawienia, które nam przynosi dobre rezultaty. Niech się rywal męczy w ataku pozycyjnym. Niech zderza się z polską ścianą. Krzyżówka teraz Jansen, Jerry złapał to w ręce, Kornecki i jeszcze upadając w trudnej bardzo sytuacji Dawid Dawydzik, brawo. Niesamowite ma umiejętności Dawydzik, wydawałoby się, że nie jeden zawodnik będąc faulowany, wytracając równowagę, po prostu przewróci się i przerwie akcję, a Dawid... No niesamowite umiejętności utrzymania się, gdzieś tam pada na parkiet, jeszcze oddaje rzut na bramkę. No i zdobywamy bramkę z szybkiego ataku, To jest kolejna ta bramka zdobyta przez biało-czerwonych dzisiaj z kontry. Jerry, Jansen, Benganem. Wyżej wychodzimy zdecydowanie, tam gdzie nie ma obrotowego, poza nawet 9 metrem, tam będziemy przerywali akcję. Gra pasywna, sygnalizowana Holendrom. Och, ten Jansen ma naprawdę fajny repertuar rzutów. No nie bez powodu, mówiłeś, jest jednym z lepszych strzelców swojej drużyny. Robi użytek ze swoich centymetrów i z lewej ręki. Zabrakło nam teraz, za dużo uwagi skupiliśmy na kryciu obrotowego, a zabrakło wyjścia do rzucającego zawodnika. A ciekawe jest też, że w swojej drużynie klubowej rzuca rzuty karne też z bardzo dobrą skutecznością. Pilitowski pojawia się nam na środku rozegrania. Tutaj parę błędów Michała Olejniczaka. Zareagował Patryk Rąbel, przytuła, ale w tym momencie ta zielona płytka z literką T wylądowała na stoliku delegata. Patryk Rąbel poprosił o czas. Zagramy moja z koszulą w lewą stronę. Moja z koszulą dla ciebie. Szybciej odejdź, zasłona na dwójce. Odwróć piłkę do niego, ok? Puść jeszcze piłkę. Dwa razy, wypuść jedny, wypuść drugie i zagramy, ok? Dawaj, jaj. I mocno obronę. Krajek idzie na lewe skrzydło. Pilo zostaje na pierwszym. Dawaj. To są jeszcze jedna z poprzednich akcji, ta bramka Kamila Szybszaka. No a później popis bardzo trudnej sytuacji Dawydzika. 12 bramek, to nie jestem na bieżąco w stanie tego policzyć, ale Walczak, Dawydzik, Szybszak, oni zdobyli sporo. No dzisiaj obrotowi naprawdę pokazują się w pełnej krasie i w pełni swojej umiejętności i możliwości. Zapowiadał przed meczem przecież Bartosz Jurecki, że dzisiaj obrotowi naprawdę będą dziś sporo czasu spędzali na boisku. Słowa dotrzymał. Oj, przede wszystkim spędzają ten czas efektywnie. Pilitowski, przytuła i Pietrasik poszedł teraz też zdecydowanie z tej nieswojej pozycji, ale też szukał tutaj ataku na 6 metr na pozycję rzutową. Gra pasywna zasygnalizowana. Pilitowski już go tam miał pod swoją opieką Benganem. On tutaj jest odpowiedzialny za te wyjścia do naszych środkowych rozgrywających. Mamy już mniej podań na rozegranie, zakończenie tej akcji. Przytuła, jeszcze złapany przez Benganema. To już jest Benganema. Na pograniczu straty piłki. Nie mamy czasu już na rozgrywanie. Trzeba szukać rzutu. I Litowski, oto jedno podanie było już za dużo. Chociaż jak na złość, w tym momencie ono dotarło do Szybszaka. Ale tak powiedziałeś, oto jedno pytanie za długo. Teraz już nie ma co kalkulować, trzeba wrócić do obrony. Nie zdążyliśmy wymienić. Więc Kamil Szybszak jako ostatni obrońca schowany tam na skrzydle.
Więc natychmiast troszkę inne ustawienie. Jest Pilitowski grający na takiej niskiej jedynce, ale Holendrzy też popełniają błędy i gubią piłkę. Nie wykorzystali z szansy nasi rywale. No to my znów w ataku pozycyjnym. Moryto, Pilitowski, już się tam ustawił Pietrasik, już tam uspokaja kolegów Przemysław Krajewski, który pojawił się na lewej stronie, już wrócił do gry Przytuła. Na razie kilka podań daleko, ale kiedy tak gramy, no to zawsze ryzykujemy, że za chwilę tutaj będzie ta gra pasywna. Teraz na szczęście żeśmy przyspieszyli zagranie do Kamila Cyprzaka. I znów Kamil wykorzystuje swoje możliwości, nie daje tutaj żadnych szans. No mało która defensywa jest w stanie zatrzymać Kamila Cyprzaka, który dostaje piłkę wysoko nad ich głowami. No ale odpowiedź Holendrów bardzo szybka, bardzo sprawna. Kolejne trafienie z okolic 6 metra. Dany Bajens, to on zdobył tę 12 bramkę dla pomarańczowych, choć dzisiaj ten kolorek strojów reprezentacji Holandii taki ściśle niedookreślony, powiedzmy sobie. Delikatnie Przytuła, Pilitowski, Pietrasik, który wbiegł na drugie koło, Moryto, tam przed nim był Cyprzak, Moryto jeszcze z pięknie tyłem, z podanie Przytuły do Krajewskiego. Gdzieś trochę zadrżałem, bo miałem wrażenie, że troszkę to za wolno szło, ale najważniejsze, że mieliśmy... Ale bardzo precyzyjnie, rzeczywiście, tak. Za dużego tempa to nie miało, ale to podanie Moryto Krajewski, palce lizać, a potem Przemek już wiedział, co zrobić. Ja miałem wrażenie, że w pierwszej fazie Przemek Skaczuń czekał na faul, że może być faulowany, że będzie zarobiony rzut karny. No ale skoro rywal pozwolił, trzeba rzucać, a najważniejsze, że mamy kolejne trafienie. No i teraz to, co chcemy oglądać od początku do końca. Mocną obronę, ale nam tutaj zaprezentował naprawdę piękne zagranie Jansen po raz kolejny, teraz nie rzut, a świetną asystę zaliczył Holender. Robin Schunaker rzucił tę bramkę. My jeszcze wracając do bramki Przemysława Krajewskiego, to było jego trafienie w narodowych barwach numer 327. Trwa wyścig naszych skrzydłowych. Moryto, Daszek, Krajewski, oni ścigają się, kto pierwszy dogoni, to 20 miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Żeby je osiągnąć, trzeba zdobyć tych bramek 348. Aż mi się wydaje, że w styczniu ta pozycja przez Piotra Obrusiewicza nie będzie obroniona. Przytuła, Pietrasik, Cyprzak. 26. minuta meczu dobiega końca. Dobre zagranie, jeszcze raz do koła, jeszcze raz kołowy Pedrze, Kamil Cyprzak. Po takiej akcji pozostaje tylko bić brawo, kapitalny timing między drugą linią a obrotowym. Ale odpowiedź Toma Jansena jest błyskawiczna. Trzy bramki w pierwszym meczu, dwie bramki w drugim, ale dziś wszedł za Stuytersa dość wcześnie i jest najskuteczniejszy na razie, biorąc pod uwagę te trzy mecze w Gdańsku. Zdecydowanie tak. Można powiedzieć takie wejście smoka, bo jeżeli zawodnik z ławki wchodzi i dysponuje taką siłą rzutu, taką precyzją, tak jak teraz na kontakcie, no to naprawdę tylko czapka z głowy. Nasza defensywa musi na to zwrócić uwagę, musi wyjść do przodu, kosztem tego nawet, że będzie próba dogrania do obrotowego. Przytuła, ma trochę miejsca, ale jeszcze raz poszukał Kamila Cyprzaka. No i Kamil jest dzisiaj stuprocentowo skuteczny w każdej z tej akcji. No cały czas prym wiodą nasi obrotowi, choć oczywiście często, przeważnie trzeba im tę piłkę podać, trzeba im dorzucić. Dokładnie teraz przechwyt, szansa przed Arkadiuszem Moryto. Moryto i bramka kolejna, 17 dla biało-czerwonych. Kapitalnie teraz w defensywie przewidywanie tego, co może zrobić rywal. Podwyższony środek, wychodzący w tempo podania Arek Moryto. Ukradł praktycznie rywalom tą piłkę i pognał do kontry. Co najważniejsze, mamy 17 trafienie, a to 28 minuta. Więc jeżeli chodzi o ilość zdobytych bramek w pierwszej połowie, to naprawdę bardzo, bardzo cieszy. I Holendrzy teraz wycofują bramkarza i grają z siódemką w polu na dwóch kołowych. Chcą tutaj tę akcję nakręcić, wykorzystać tę swoją przewagę liczebną. O właśnie, grając do koła, już gra pasywna zasygnalizowana. W
W tym momencie na pewno nie możemy wychodzić bardzo wysoko do przodu. Trzeba pracować najdalej do 9 metra. Tym bardziej, że Kornecki po raz kolejny dobrze broni. Obok bramki, no coś mamy na tym turnieju. Nie najlepiej z celowaniem tutaj pustej bramki przez całe boisko. No Patryk tutaj, myślę, że musiałby podpytać Artura Siódmiaka, jak to się robi, jak się zdobywa bramki w reprezentacji rzutem przez całe boisko. Blisko byliśmy zdobycia kolejnego trafienia i myślę, że tutaj lepiej było zagrać piłkę do wybiegających skrzydłowych do kontry, którzy myślę, że z okolic linii środkowej zdecydowanie łatwiej by zdobyli kolejne trafienie. Ładnie tutaj spłaszczyli naszą obronę. Florent Bourget zdobyła swoją kolejną bramkę. No i też można tylko żałować, zamiast 18-14 zrobiło się 17-15. W tym momencie co u nas? Zmiany, wróci do gry, wrócą do gry Olejniczak i Adamski. Przytuła pozostaje na lewym rozegraniu. Krajewski, Moryto, Syprzak w tej pierwszej linii. A rywale zmienili ustawienie w defensywie. Wcześniej cały czas 6-0, teraz Jerry Hernam wysunięty na jedynkę. On ma tutaj dezorganizować grę naszych podopiecznych. Znów podanie do Syprzaka, ale faulowany Kamil Syprzak. Tej dogrywał do niego Olejniczak. Piłka cały czas dla nas. 49 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Olejniczak zamarkował rzut z podłoża. Poszedł tu między obrońców. Zdążyli zamknąć tę strefę Benganem i Jansen. Ale szukamy tej współpracy z naszymi obrotowymi. Czy to był Walczak, czy Dawidzik, czy teraz Kamil Syprzak. To każdy z rozgrywających obserwuje, jak jest ustawiony obrotowy. Czy można dogrywać piłkę do linii 6 metra. No ale nie ma się co dziwić, jak taki specjalista tam operuje, to trzeba szukać takich bramek. No i znów pod presją gry pasywnej nie wykorzystujemy, nie kończymy rzutem. To już się nam zdarza drugi raz w tym spotkaniu. 14-13 sekund do końca, więc Holendrzy tutaj spojrzeli na zegar. Też chcą zdążyć w te parę sekund, zakończyć to wszystko rzutem. Czy będą grali pod Jansena? Tak jest, ale Jansen tutaj nie musiał wykorzystywać swoich możliwości fizycznych. On poszedł miękko w naszą obronę i wkrętką zdobył tę ostatnią bramkę pierwszej połowy i powiem ci, Michał, no czuję niedosyt, bo przy 17-14 mieliśmy ten rzut do pustej bramki, a skończy się połowa remisem. No zdecydowanie tak. Chcemy oglądać fakt, że tak walczących biało-czerwonych jak dzisiaj, biegających, grających z zaangażowaniem, ale też patrzymy na wynik, bo... Natomiast teraz emocjonujemy się drugą połową meczu Polska-Holandia. Adam Morawski w naszej bramce. I zobaczymy, czy jeszcze jakieś inne będziemy mieli niespodzianki. Już po tym pierwszym ustawieniu widzimy, że na prawym rozegraniu pojawia nam się Michał Daszek, na prawym skrzydle Arek Moryto. I to ustawienie z Michałem Daszkiem na prawym rozegraniu jest już nie nowe, nie zaskakuje nas. Wielokrotnie widzieliśmy pana Michała na tej pozycji. Na środku Michał Olejniczak, Pietrasik na lewym rozegraniu. Czyli Przemek Krajewski na lewym skrzydle. Tak, Pietrasik po raz pierwszy dzisiaj na swojej nominalnej pozycji, bo on tam próbował przecierać szlaki na tym prawym rozegraniu. Oj, tutaj się pachniało naszym błędem, ale utrzymaliśmy się prawidłowo przy piłce. Daszek zamarkował podanie, teraz dopiero zagrał do Pietrasika. Poprzeczka wytrzymała ten rzut. Niestety nie zdobywamy bramki w tej pierwszej akcji. Tak, moc jest, siła jest. Jeszcze szkoda tylko, że ten celownik Pietrasika nie do końca ustawiony. Akcja zagrana po to, aby właśnie wyprowadzić lewego rozgrywającego na rzut. Niewiele zabrakło, ale my chcemy w dzisiejszym meczu po takich akcjach bramek, kolejnych trafień biało-czerwonych. Ostatecznie nie do 17, tylko do 16 skończyła się ta pierwsza połowa. I z takim wynikiem startujemy w część drugą. Bourget z Luiters, któremu dał bardzo dobrą zmianę w pierwszej połowie Tom Jansen. No i mamy też Iwara Stawasta na lewym rozegraniu. Ale wciąż będziemy się przyglądać tej defensywie biało-czerwonych, aby poziom koncentracji, poziom walki nie obniżył się w drugiej części spotkania. Obojętnie, czy na środku występuje, tak jak teraz, Bartek Bis, czy Patryk Walczak, wciąż mamy stanowić mocną ścianę.
A Morawski tutaj daje bardzo dobry akcent na ten początek drugiej połowy. Teraz zatrzymuje Tomiego Falkę. W klarownej sytuacji wydawało się skrzydłowy reprezentacji Holandii górą nasz bramkarz. Na razie zatem te pierwsze akcje po przerwie bez bramek z obu stron. Obrona 5-1 Holendrów, znów wysunięty Jerry, ale my gramy dookoła tyle tylko, że to było przekroczenie pola bramkowego. Przerwana ta akcja przez sędziów, blisko przechwytu Michała Olejniczak. Dobrze, że wróciliśmy szybko do obrony, ustawiliśmy się tak, że nie mogli Holendrzy kontynuować swojego kontrataku. I to jest bardzo ważny element, aby nie zostawiać rywalowi za dużo miejsca, tylko jak najszybciej wrócić pod własną bramkę. Patrzę, ustawienie Bis, Pietrasik, oni są w tym ustawieniu na pozycjach numer 3 w centrum obrony. Raz błąd techniczny Holendrów, nerwowo zaczęły tę drugą połowę oba zespoły. Kto tutaj pierwszy opanuje nerwy, kto rzuci tę bramkę, rzuca Ariel Pietrasik. Wczoraj dwa gole, dzisiaj dorzuca następną. Bardzo dobrze, że teraz nie przestraszył się obecności rywala, rzut na kontakcie. Trzeba próbować, rozgrywający jest rozpędzony w ataku na bramkę, zawsze wyskoczy wyżej niż obrońca, miał wolną rękę, bardzo dobrze, że tutaj decydował się na rzut Ariel Pietrasik. Sluiters, Burże i Stawast. Stawast to jeden z dwóch zawodników obok prawoskrzydłowego Wizera, których tutaj w ostatniej chwili dołączył do tej kadry Richardson. Bardzo dobry rzut Izo Sluitersa. Trzeba dojść do nabiegającego Holendra, ale my też gramy bardzo szybkie wznowienie w roli głównej. Arek Moryto, który bardzo odważnie pomimo obecności rywala atakuje do końca, oddaje rzut na bramkę. Liczył, myślę, że teraz Arek, że będzie faulowany, że będzie odgwizdany rzut karny, no ale wciąż to biało-czerwoni w posiadaniu piłki. Daszek, Olejniczak, pomaga mu tam Sypszak, Daszek ze Stawastem na 1-1, ale Stawast tutaj próbował wymusić faul w ataku. A dobrze miał przygotowaną teraz przestrzeń do gry 1-1 Michał Daszek, ładnie Olejniczak odciągnął obrońcę, sporo miejsca miał nasz rozgrywający do gry z rywalem 1-1. Uspokajana holenderska ławka przez sędziów, dlatego ta akcja przerwana i czas zatrzymany. Na boisku oglądamy Stawasta, to też ma geny handbalowe. Ojciec był bramkarzem reprezentacji, ale w latach 80. No więc w dość takiej przeszłości, w której reprezentacja Holandii całkowicie się nie liczyła. Pozostaje na pozycji drugiego obrotowego Arek Moryto. Chociaż już nie, już wraca na pozycję skrzydłowego. Tam był taki moment, kiedy wychodząca defensywa aż zapraszała do podania do koła. Ach, dobry pomysł miał Michał Olejniczak, ale to podanie nie trafiło do Sypszaka. Graliśmy pod presją gry pasywnej. Odpowiedź Bobiego Szagena, a więc tego dzisiejszego jubilata, jest bezbłędna. No i jeszcze dodatkowo Michał Olejniczak odesłany na dwuminutowe wykluczenie. To za tą próbę zatrzymania kontry, kiedy na proste ręce potraktował rywala. A więc znów zostajemy za plecami z pustą bramką. A pojawia się oczywiście Maciek Pilitowski na pozycji środkowego. No i to jest druga kara Michała Olejniczaka w meczu. Na Holendrzy wciąż konsekwentnie, tak jak kończyli pierwszą połowę z tym wysuniętym Jerem na jedynce, tak w drugiej części takie ustawienie proponują. Też obserwowali może, no dobre podanie kozłem, tutaj ze zmianą kierunku Krajewski, ale rzuca w słupek. A jak się okazuje, można trafić do pustej przez całe boisko, niestety robią to nasi rywale. Ale miałem takie wrażenie, że przy rzucie Przemka Krajewskiego było naruszone pole bramkowe rywala. Oj, tak. Ewidentnie. Tak. Myślę, że tutaj jest to błąd sędziów, którzy nie zauważyli tego przewinienia. Powinien być rzut karny dla biało-czerwonych, no ale życie jest nieubłagane. Zamiast my trafić, trafiają Holendrzy i wychodzą na prowadzenie.
ten skrajny obrońca to ewidentnie brał udział jakby w grze, więc ja przebiegł się solidnie przez pole bramkowe. Gramy znów do skrzydła i tym razem Przemysław Krajewski kończy, a więc znów doprowadzamy do remisu. A teraz Przemek miał zdecydowanie trudniejszą sytuację. Nie mógł sobie tak wygodnie otworzyć pozycji do rzutu, ale ręka nie zadrżała naszemu jakże doświadczonemu skrzydłowemu. Cały czas na tym turnieju Holendrzy oszczędzają tę swoją perełkę. Luka Steinsa. Uwaga, teraz w krótki róg tej przyciągnął to bardzo ładnie Tommy Falke. Poczekał na reakcję naszego bramkarza. Holandia po tym turnieju zagra jeszcze przed Mistrzostwami Europy dwa wyjazdowe towarzyskie mecze ze Szwecją. To no, pokazali teraz Holendrzy, że można dość łatwo wykreować sytuację rzutową w grze w przewadze. No ale te odwrócenia, jak są robione dobre w tempo, to naprawdę stanowią niesamowity problem dla każdej defensywy. Wracając do obrony 5-1, może Holendrzy obserwowali to, jak ciężko sobie też momentami radziliśmy z taką obroną w meczu z Japonią. Kiedy grali Japończycy na tego jednego bardzo wysoko ustawionego zawodnika w obronie, Stawas Didaszek, nie pierwszy to i nie ostatni pojedynek tych zawodników. Widać, że tutaj jest twardo Pilitowski. Och, teraz mu się upiekło, bo to pachniało stratą. Daszek, Pilitowski, tutaj nie możemy złapać tempa tymi podaniami. No i tracimy znów w taki banalny sposób piłkę. Tak jakbyśmy nie mieli jakby pomysłu na to rozmontowanie defensywy 5-1, no a szczególnie tutaj właśnie środkowy powinien ewidentnie pokazać, kto ma ruszyć bez piłki, jaki wariant zagrać w ataku pozycyjnym, bo same takie akcje indywidualne na wiele dobrego się nie zdadzą. Burze, Sluiters. Dobre przejęcie, zagranie, świetne. Tak, Krajewski. Szedł do końca Krajewski, wywalczył rzut karny i karę dla Holendra, który tutaj znów nieustępliwie, taka była bardzo podobna sytuacja w pierwszej połowie. Jeszcze żółta kartka dla ławki. No i mam wrażenie, że zupełnie niepotrzebnie protestują teraz Holendrzy z ławki na decyzję sędziowską. Ewidentnie Przemek czuł na plecach kontakt z obrońcą, wiedział, korzystał ze swojego olbrzymiego doświadczenia, że trzeba iść do końca, trzeba oddawać rzut na bramkę. Zarobiony rzut karny, wykluczenie na 2 minuty, ale rzut karny. Chyba pierwszy w dzisiejszym spotkaniu tak. Dla biało-czerwonych. Za późno puszczał naszego zawodnika Holender w tej akcji. Już Krajewski był przygotowany do rzutu. Oj, bliski obrony Szerykens, ale udało się. Arkadiusz Mury to pokonuje holenderskiego bramkarza. No możemy odetchnąć. Rzeczywiście niewiele brakowało, ale to wciąż za mało, aby zatrzymać Arka Moryto. Z 7 metra, bardzo ważne trafienie z rzutu karnego. Mamy remis i możemy teraz znów skonstruować dobrą obronę i będziemy się przyglądać. Bartek Bis, Alier Pietrasik w tym centralnym sektorze. Po bokach mają bardziej doświadczonych kolegów. Planem Holendrów na Mistrzostwa Europy jest zająć jak najwyższą pozycję, żeby może załapać się na to lepsze rozstawienie z wyższej pozycji do baraży na Mistrzostwach Świata, na których chcą zagrać, co nie udało się przecież z jakby niezależnych od nich przyczyn w 2021 roku. No a na Mistrzostwach Europy swoim tym pierwszym starcie w 2020 roku. Oni nie wyszli z grupy, wygrali tylko z Łotwą, no ale przez to jedno zwycięstwo przy naszych 3 porażkach, to akurat Holandia została sklasyfikowana na miejscu 17, a my na 21. Gra pasywna, zasygnalizowana reprezentacji Holandii, to jest cały czas jesteśmy przy remisie, 20-20, Sluiters bardzo dobrze w obronie Bis. Ale teraz taka rwana gra, trochę chaotyczna. Sędziowie dosyć często tę akcję przerywają. A musimy się teraz skupić. Już ustawiony potrójny mur Holendrów, nabiegający Sluiters, ale
No właśnie, Stawas. Zaskoczona defensywa biało-czerwonych. Sprytnie to zrobili, potrafią nas tutaj oszukiwać. Widzieliśmy, przypominamy sobie sytuację, którą wygrali ten mecz eliminacji do Mistrzostw Europy. No a teraz co było coś podobnego, prawda? Piękne wydawałoby się wyprowadzenie z Luitersa na rzut z dystansu, a Stawas rzucił to doskonale. Pietrasik, Pilitowski, Daszek przerzucił do Moryty, a Arek Moryto sobie tutaj jeszcze ułatwił zadanie, schodząc bliżej środka. No i po takich akcjach pozostaje tylko bić brawo i cieszyć się, że biało-czerwoni też potrafią zdobywać bramki w grze w przewadze. Doskonałe zejście do środka Michała Daszka, odwrócenie z powietrza do Arka Moryto, który bez piłki już praktycznie startuje. I w jednym kroku, łapiąc piłkę, skacze do góry i praktycznie może zapytać bramkarza, w którą część bramki oddawać rzut. Brawo. Okres przewagi. Wygraliśmy 2-1, ale wygraliśmy głównie dlatego, że zaczęłaś ta przewaga od bramki rzuconej z 7 metrów. A więc jakby to jeszcze nie było w grze. Luitens. Podnosi się poziom holenderskiej piłki ręcznej panów. Ona bardzo długo była, zwłaszcza w ostatnich latach, w głębokim cieniu rywalizacji pani, ale to Izo Luitens w jednym z wywiadów. Uwaga, popatrzmy, bo jest odpowiedź Moryto. To jest trzecia z rzędu bramka skrzydłowego Łomży Vive Kielce. Wracając jeszcze do poprzedniej myśli, właśnie Izo Luitens mówił, że w Holandii przez całe lata piłka ręczna była uznawana za sport dla kobiet. Że dlatego też nie była zbyt popularna wśród młodych chłopców, którzy no, wybierali mnóstwo innych dyscyplin, takich jak piłka nożna, nie wiem, siatkówka czy łyżwy szybkie. Tutaj dopiero to w ostatnich latach się zmieniło. Ależ teraz twardo w obronie grają biało-czerwoni. Jest dużo ruchu, jest wyjście, jest przerywanie akcji. I reagują na to szkoleniowcy reprezentacji Holandii, prosząc o czas. Słyszą? Jeden na jeden, gramy z rynką, kontynuację. W obronie! Pamiętajmy, że jak jest, im się kończy czas, podnieśmy tylko ręce, nawet jeśli nie dojdziemy do kontaktu. Postawmy blok tak, żeby bramce on wiedział, co ma robić, ok? Uważamy na bieg, powrót i cały czas presja. Musimy mieć cały czas presję, żeby tu na środku trójki nie miały dużo roboty przy jeden na jeden, ok? Dawaj, ej, do roboty! Tak stara się przede wszystkim Patryk Rombel teraz tak doszczelnić naszą grę w obronie, żeby tu Holendrom nie wychodziło to wszystko tak łatwo, rzucanie bramek, żeby tu im jednak te możliwości poważnie ograniczyć. A my jeszcze raz możemy zobaczyć świetną współpracę dwóch skrzydłowych. Akcja płocko-kielecka, można powiedzieć. Doskonały wyrzut do kontry Przemka Krajewskiego. Arek Moryto już pokazał swoje umiejętności sprinterskie, a najważniejsze, że wyprowadził biało-czerwonych na prowadzenie jedną bramką. 3 kolejne bramki Arkadiusza Moryty. To nam daje teraz ten korzystny na tę chwilę wynik. Na 18 minut, kilkanaście sekund do zakończenia meczu, do zakończenia całego turnieju Four Nations Cup w Gdańsku. Wymieniają teraz szybko piłkę Holendrzy, Burże i Jansen, który nam tutaj wrócił do gry. Tu już blisko był przechwytu Walczak. Świetnie, Morawski zatrzymuje Benganema. Popracowali biało-czerwoni naprawdę bardzo w defensywie, nadążyli za akcją Holendrów. Ja mam wrażenie, że obrotowy holenderski, jedyną rzeczą, którą mógł zrobić, to szukać tej wkrętki. Na to był przygotowany Adam Morawski. Świetnie, że nie dajemy rywalom zdobyć kolejnego trafienia. Teraz chwila oddechu, chwila ustawienia i ruszamy do ataku pozycyjnego. Graliśmy szybkim atakiem, tam mam wrażenie takie swoje tempo przegapił troszeczkę Ariel Pietrasik, zatrzymał się, potem jak ruszył, to już Holendrzy się zeszli. Rzut Pietrasika obroniony przez Szelekensa. To nie był zły pomysł na kończenie w ten sposób akcji, tym bardziej, że obrońca cofał się, no ale nie zabrakło tylko skuteczności. Krajewski z Morytą, no tak jak wcześniej asystował Krajewski, teraz Arkadiusz Moryto, chociaż wymienili tę piłkę dwa razy, dziękują sobie za tę udaną akcję. No kapitalnie rozprowadzili sobie obrońcę, który znajdował się między nimi. Dwa podania, no i widzimy z jaką łatwością pokonał bramkarza Przemek Krajewski. Świetny techniczny rzut,
No i wychodzimy. Już dwie bramki przewagi biało-czerwonych. I wciąż możemy powiększać tą przewagę, bo nasza obrona w ostatnich minutach wygląda co najmniej dobrze. A tej poprzedniej, kiedy przechwyciliśmy piłkę, trochę ułatwiło nam zadanie. Tam pośliznął się, stracił równowagę Rahim Dżery. W efekcie tę piłkę źle podał. Teraz dobrze blokowany Burże. Dobre ustawienie Bartka Bisa do środka. Przyjął, czekał praktycznie na atakującego Holendra i przerwał akcję. Burże, Benganem, Jansen. Stawast, ach, ma też bardzo dobry rzut. Iwar Stawast, zawodnik Drezna. O, zaskakujący teraz rzut dla naszego obrońcy. Bartek Bis bardzo nisko zszedł, nawet rękami szukał tutaj już ustawienia do gry 1-1. Dostał taki rzut na głowę. Zaskoczony obrońca, zaskoczony Adam Morawski. Jest 22 trafienie dla Holendrów. Rozpędza się Pilitowski, bardzo dobrze tu ściągnął obronę, ale Kamil Sypszak w takiej sytuacji chyba pierwszy raz się myli. No rzeczywiście zabrakło teraz precyzji, ale ewidentnie w fazie tuż przed rzutem Kamil Sypszak mocno ciągnięty za koszulkę. Dość tolerancyjnie traktują te zagrania obrońców dzisiejsi sędziowie. Tak, nie to, żebyśmy tutaj na cokolwiek zwalali w winę na sędziów, ale mam wrażenie, że litewscy sędziowie, którzy prowadzą wszystkie mecze Polaków, sędziują nierówno, popełniają sporo błędów. Dobrze grają tutaj do środka teraz Holendrzy. Na boisku pojawił się Iwo Stańc. Troszkę teraz w tej akcji za daleko przesunięty do środka Patryk Walczak. Powinien obserwować ustawienie obrotowego i że zostawił swojego kolegę do gry 2-1, ale to już za nami. Teraz my musimy zbudować atak pozycyjny. Cały czas o jedną bramkę któryś z zespołów albo remis. Teraz niestety znów tracimy piłkę. Odpowiedź. Celna staw w dodatku jeszcze skutkować to będzie karą 2 minut dla naszego zawodnika. Ariel Pietrasik usunięty. No niestety po tej akcji Maćka Pilitowskiego nie tylko tracimy bramkę i zawodnika na 2 minuty, ale przede wszystkim Maciek nie zdążył wrócić do obrony. Było zdecydowanie więcej przestrzeni między obrońcami. Wykorzystali to Holendrzy. I to znów z naszego takiego troszkę błędu Holendrzy zdobywają bramkę. Ariel Pietrasik ukarany. My gramy teraz z pustą bramką. Pilitowski zostaje na boisku. Dzisiaj sporo błędów. Obaj środkowi nasi rozgrywający. Ten trzeci Piotr Jędraszczyk. Na szczęście z tym barkiem wszystko w porządku, ale też oszczędzamy jego zdrowie. Podejrzewam, że Piotra dzisiaj na boisku nie zobaczymy. Niecałe 14 minut do końca. Daszek, przerzut do skrzydła i Szelekens zatrzymuje Krajewskiego. A dobrą teraz miał sytuację Przemek. Świetnie wypatrzył go Michał Daszek. Dobre krosowe podanie na lewe skrzydło, ale wciąż w takich sytuacjach klarownych gramy mocno w kratkę. Brakuje nam skuteczności, a to się bardzo potem odbija na wyniku. Stawast, Iwo Stańc. Burże, Jansen przyspieszył tę grę do skrzydła, ale teraz i tutaj ze skrzydła nie zdobywają bramki Holendrzy. Zaskoczony troszeczkę tym, że nie udało mu się tej bramki zdobyć Bobby Szagen. Kilku Holendrów, bo Szagen zaczynał swoją niemiecką przygodę w takim klubie Nordhorn. To jest na samej granicy holendersko-niemieckiej, więc też łatwo tam zawodnikom holenderskim się logistycznie znaleźć. Uwaga, jest to 3 poprzeczki potężnie, ale najważniejsze, że w sieci. No ależ teraz miał zdecydowanie więcej miejsca i więcej czasu Przemek Krajewski, ale zadrżałem, bo ta piłka obijając poprzeczkę. Myślałem, że wyjdzie na zewnątrz, poza światło bramki, no ale precyzja rzutu i moc rzutu Przemka Krajewskiego naprawdę imponująca. Co najważniejsze, znów doprowadzamy do remisu.
Wybiegła końca kara Pietrasika i on znów tutaj zajmuje miejsce w sektorze centralnym w obronie. Rzadko się myli Stawas od momentu, kiedy pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu. A szedł teraz Stawas na rzut dokładnie w to miejsce, w którym był ustawiony obrotowy reprezentacji Holandii. Pietrasik w trudnej takiej sytuacji znalazł się 2-1. Z jednej strony pilnował obrotowego, a z drugiej strony próbował zatrzymać rzucającego zawodnika. Troszkę się to udało. Najważniejsze, że nie ma kolejnego trafienia naszego rywala. Pilitowski, Pietrasik wypracowuje tam sobie pozycję Sypszak, ale nie dostał piłki. Daszek faulowany. No haruje za dwóch, można powiedzieć. Michał Daszek w ataku pozycyjnym w tej walce 1-1 naprawdę wkłada mnóstwo sił. Mam teraz wrażenie, że troszkę nieprzepisowo ściągany z tyłu za plecy do podłogi. Remis, znów remis po 24. Bardzo wyrównany ten mecz. Tu były trzy bramkowe przewagi naszego zespołu, ale dość szybko tracone. A teraz wkrętka Arkadiusza Morycy. Piękne trafienie naszego skrzydłowego, ale też dobre zagranie Pietrasika, który w tempo i za plecami wychodzącego obrońcy uruchomił prawe skrzydło. Takie akcje grane naprawdę z rozmysłem, gdzie unikamy takiego podania w ręce obrońców, mogą się podobać. Też już zdaje się, to była 315 bramka w narodowych barwach Arkadiusza Moryty. Dobrze teraz wyliczył sobie ten kozioł Morawski podczas interwencji po rzucie Burze. Markował tylko rzut przez całe boisko krajskie, ale Holendrzy, mam wrażenie, się mocno tym wystraszyli. Szukali tej piłki w powietrzu. No i na szczęście możemy powiedzieć, że to było tylko markowanie rzutu, bo myślę, że bramkarz holenderski zdążyłby zająć pozycję między słupkami. A tak znów jesteśmy w posiadaniu piłki, zmieniają ustawienie w defensywie rywale na 6-0. A więc może być odrobinę łatwiej naszej drugiej linii przygotowywać kolejną akcję. No i wypracować dwie bramki przewagi, bo to już za chwilę będą decydujące fragmenty całego meczu. Pilitowski już nie miał za bardzo opcji, znów musimy nakręcić tę akcję. Daszek, tak, będąc tam z trzema wiszącymi rywalami, odrzucił tę piłkę do Kamila Sypszak. No wszędobylski, można powiedzieć, jest Michał Daszek. Atakuje i z prawej, i z lewej strony. Teraz świetnie związał swoją szybkością dwóch, a nawet trzech rywali. Jeszcze będąc faulowany, odgrywał do Kamila Sypszaka, który w tej sytuacji się nie pomylił. A mamy 26 trafienie. Widzieliśmy przed chwilą, że Tomasz Gębala obserwuje to wszystko jak w kinie. Dosłownie w przenośni. Tutaj teraz znów szansa dla biało-czerwonych. Paul Holendra, więc będziemy znów w ataku pozycyjnym z szansą na trzecią bramkę przewagi. 9 minut do końca. Daszek, Pilitowski, Pietrasik. Tu w większości tej drugiej połowy gramy takim zestawem na rozegraniu. I rzut karny wywalczył Kamil Sypszak. Też już widział, że w tym momencie, kiedy złapał piłkę, już będzie ciężko tak oddać rzut, ale jakby wymusił tutaj faul. Ewidentna obrona w polu bramkowym, ale mam wrażenie, że Maciek Pilitowski w swojej akcji, bo świetnie zasugerował podanie do Pietrasika, zmienił kierunek. On też już mógł oddawać rzut, no ale teraz Arek Moryto. Skutecznie. Wciąż skutecznie, z linii 7 metra, brawo. No i to są te trzy bramki przewagi, które osiągamy, zdaje się, po raz trzeci w tym meczu. I oby sytuacja się po raz trzeci nie powtórzyła, oby te trzy bramki tutaj szanować zdecydowanie lepiej, bardziej niż w dwóch poprzednich przypadkach. I wiele będzie zależało od tych dwóch, trzech najbliższych akcji. Burze, Stawast. Nie było sytuacji dla skrzydłowego, musiał się tam wycofać Falkę, Jansen. Jeszcze raz jednak piłka wróciła, Falkę zatrzymany przez Morawskiego. Ależ to była ważna interwencja Adama Morawskiego.
bo pogubiliśmy się troszkę po tej naszej prawej stronie defensywy. Stworzyli Holendrzy przewagę, miał idealną sytuację na zdobycie bramki skrzydłowy holenderski, ale w tym pojedynku z Adamem Morawskim musiał uznać wyższość polskiego bramkarza. No i szansa znów na to, żeby zdobyć kolejną bramkę bez odpowiedzi rywala, czwartą z rzędu, żeby powiększyć tę przewagę, ale trzeba na nią solidnie zapracować. Na drugie koło wbiegł Moryto. Podanie do Pietrasika i kapitalny rzut. Spłaszczyliśmy tę obronę. Wykorzystuje Ariel Pietrasik. O czego chcieć więcej w grze biało-czerwonych? Akcja przemyślana, wykonana, tak jak powiedziałeś, na spłaszczenie. I co najważniejsze, ten młody chłopak absolutnie nie rezygnuje ze zdobywania kolejnych bramek. Świetny rzut i kolejne trafienie biało-czerwonych. Cała seria naszych bramek, a Holendrzy 7:40, już 7:50 w tej chwili od ostatniego rzuconego gola. I dalej nie mogą się przełamać. Tommy Jansen, jeszcze na tę bramkę poczekają. Dla nas to będzie szansa, aby przewagę powiększyć. No ten, który w pierwszej połowie praktycznie nie zawodził, w każdym ataku dawał bardzo dużo swojej drużynie, tym razem obija tylko słupek. A my chcemy, aby biało-czerwoni wciąż utrzymali tą wysoką skuteczność ostatnich minut, bo co akcja, to jest bramka dla biało-czerwonych. No i co najważniejsze, zatrzymujemy te kolejne akcje Holendrów w różny sposób. Czasem oni pomagają nam brakiem skuteczności, czasem tak jak było to w przedostatniej akcji, skuteczna interwencja Morawskiego, a my powiększamy tę przewagę. Kapitalnie teraz Michał Daszek. Obserwował do samego końca Michał Daszek zachowanie Kamila Sybszaka, który świetnie przytrzymał, stojąc szeroko na nogach, zasłonę, podzielił strefę. Właśnie w tym momencie stworzył sytuację idącemu do ataku Daszkowi na oddanie rzutu. Także świetnie wykorzystujemy tą naprawdę dobrą grę dziś obrotowych. Już ponad 9 minut bez bramki Holandii. To jest przestój, za który płaci się dosyć słono. Burże i znów niedokładne zagranie i znów przechwycona piłka i będzie szansa i ponownie Michał Daszek na drugie tempo i powiększamy przewagę. To jest bodajże szósta bramka z rzędu zdobyta przez biało-czerwonych. Nic, tylko bić brawo naszym chłopakom za zaangażowanie, za tą walkę w obronie. Którykolwiek z nich znajduje się blisko rywala z piłką, to walczy, albo fauluje, albo stara się wyłuskać piłkę z kozła, tak jak przed chwilą. No a kontrataki dzisiaj w wykonaniu wszystkich naszych skrzydłowych są kapitalne. Paradoksem jest to, że jeżeli to zwycięstwo osiągniemy, a wiele na to wskazuje, no to my zajmiemy tylko drugie miejsce za Tunezją, bo mamy z nimi mecz przegrany, a Holendrzy ostatnie za Japonią, bo mają z nimi mecz przegrany na otwarcie. Tommy Jansen. Holendrzy potrzebowali bodajże 10 minut na to, żeby zdobyć tę 25. bramkę. No ale teraz odpalił Jansen naprawdę jak z armaty. Świetnie nabiegł, dobre tempo. No widać, że ten chłopak potrafi zdobywać bramki sprzed strefy. I zmieniają. Na te ostatnie minuty ustawienie w defensywie Holendrzy. Znów Jerry wysunięty do przodu, wysoko na jedynce. Pietrasik. Też ważny dla niego turniej, ważne dni. I widzimy, że on krzepnie. Krzepnie z każdą minutą. Dobrze przede wszystkim zaatakował teraz Michał Daszek, który skupił na sobie przez chwilę dosłownie uwagę obrońców i poza zasięgiem tego wysuniętego zawodnika podał do Pietrasika. W ten już nie miał prawa zrezygnować z pójścia do rzutu. Stawas złapany tutaj na faulu, w ataku bardzo dobrze nasi zawodnicy w obronie. Pokazuje Arkadiusz Morytosz, zwalniamy, bo nasz rywal nie podnosił się z boiska. Trzeba było sprawdzić, czy nie należy mu pomóc. Sędziowie zatrzymali czas, 3 minuty 20 sekund do końca. No, kiepskie miejsce wybrał sobie na ten atak Stawast pomiędzy Bisa a Walczaka. Naprawdę trudno się zmieścić. Dwaj rośli nasi defensorzy stanęli, a Holender odbił się od nich niczym od ściany. I doceniają kibice tutaj w Ergo Arenie. Słychać doping fanów biało-czerwonych.
Tak, teraz jest szansa znów na podwyższenie tego prowadzenia. Kamil Szybszak. Fenomenalnie dzisiaj prezentują się nasi obrotowi. Grają niezwykłym wyczuciem. Kiedy trzeba podzielić strefę, to dzielą strefę. Kiedy trzeba się oderwać od obrońcy i dostać piłkę i rzucić, to też natychmiast to wykorzystują. A Stawas, widzimy, jest specjalistą od takich sytuacji, wydawało się beznadziejnych. Tutaj też, już leżąc, już praktycznie wydawało się, że ciężko będzie dobry rzut oddać. Gdzieś tę piłkę płaskim rzutem zmieścił. 26. bramka dla Holandii. Ale niewiele czasu do zakończenia regulaminowego czasu gry. Warto, abyśmy poszanowali teraz sobie piłkę, pocieszyli się konstruowaniem akcji. Ach, Pietrasik do Szybszaka. Między rozgrywającymi nie trzeba grać na bardzo szybkim tempie, aby bardzo dokładnie rozruszać defensywę. No a Kamil Szybszak, jak prawdziwy profesor, w odpowiednim momencie krok w tył, odejście od obrońcy i melduje nam się z kolejnym trafieniem. 27 grudnia dopiero dołączył do tej reprezentacji Alen Pietrasik. Jeden trening, no i tutaj już trzy mecze. Początek taki bardzo nieśmiały, pasywny, ale tak naprawdę to dzisiaj jego zagrania, jego bramki, jego podania bym zmontował tutaj na miejscu Pauliny Adamskiej, która jest statystykiem naszej reprezentacji i tutaj analitykiem wideo, no i współpracującym z Patrykiem Romblem, no to razem z trenerem takie najlepsze akcje wybrać, pokazywać to Arionowi i wmawiać mu, że to jest norma. Ja myślę, że to stanie się normą, bo przecież to jest młody chłopak, który buduje swoją przyszłość w polskiej reprezentacji. Taki mecz jak dziś naprawdę może się podobać, ale myślę, że nie tylko mecz w wykonaniu Ariela może się podobać. Naprawdę od prawej do lewej strony, od defensywy po atak, wiele dobrych słów można powiedzieć o grze biało-czerwonych. Gra pasywna, więc musimy tutaj szukać już rzutu. Pilitowski jeszcze raz próbował się przedrzeć tym podaniem. Przekombinował teraz Maciek Pilitowski, ale to już było tego podania. Ale to już było ostatnie dozwolone zagranie. Rzucać nie mógł, nie za bardzo miał jak. A więc jeszcze szukał właśnie w jakikolwiek sposób podania do Szybszaka. Ostatnich 30 sekund tego turnieju. Czy 7 bramkami, czy 6 wygramy to spotkanie? Ostatni raz z Holandią wygraliśmy w Katowicach 5 lat temu w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Teraz jest szansa, żeby po 3 kolejnych porażkach znów Holandię pokonać, choć to tylko turniej towarzyski. Jeszcze to wszystko kończy Efrahim Dżery, a już szansy na zagranie akcji przez biało-czerwonych nie będzie. Wygrywamy różnicą 6 bramek, 33-27. Nierówna pierwsza połowa, ale najważniejszy, decydujący fragment, taki mniej więcej od 15 do 20 minuty, 25 minuty po przerwie, w którym Polacy, tylko oni zdobywali bramki, zamurowali naszą bramkę i to zadecydowało o końcowym wyniku. I kluczem była doskonała naprawdę postawa biało-czerwonych w tym fragmencie w defensywie, kiedy zmuszaliśmy rywala do popełnienia błędów, gdzie wygarnęliśmy kilka piłek, uruchomiliśmy kontrataki i z prawej i z lewej strony biegał Przemek Krajewski, biegał Michał Daszek, Arek Moryto. Naprawdę dzisiaj biało-czerwoni mogli zaimponować nie tylko tą konsekwencją, ale także szybkością, którą zaproponowali do gry. Widać, że te ciężkie nogi gdzieś tam odchodzą coraz dalej. Możemy biegać, możemy toczyć wyrównany bój z wymagającym rywalem. No i co najważniejsze, potrafimy wygrywać z zespołem, który w ostatnich starciach okazywał się od biało-czerwonych lepszy. Tunezja wygrywa turniej, Polska na miejscu drugim z tą samą liczbą punktów, na miejscu trzecim Japonia, na czwartym Holandia, a dziś kto będzie najlepszym zawodnikiem meczu? Kamil Szybszak dziś zabierze pamiątkę za nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu. No, miał duży dzisiaj wkład Kamil, rzeczywiście sporo bramek, świetnych kilka zagrań, nawet nie bramkowych, ale myślę, że to jest takie podsumowanie na Kamila ręce dzisiaj dla wszystkich obrotowych, bo i Patryk Walczak, i Dawid Dawydzik, i Bartek Bis, który potem walczył jak lewe w defensywie.
pokazał, że co jak co, ale o pozycję obrotowego w polskiej reprezentacji możemy być spokojni. Pamiętajmy o tym, że jeszcze do tej kapitalnej czwórki dołączy Maciek Gębala i ten kwintet naszych obrotowych może być naprawdę bardzo groźny. Podziękowanie za ten mecz. My jeszcze zapraszamy Państwa do naszego pomeczowego studia. Tam analiza tego, co się działo dzisiaj w Gdańsku i oczywiście wywiady z bohaterami tego wydarzenia. Jeszcze podsumowanie statystyczne na Państwa ekranach. 71% skuteczności.